Żeby nie powtarzać tego, co zostało przez Ewę Stankiewicz czy innych mówców powiedziane, skupię się tylko na dwóch rzeczach. Rzeczywiście mamy, wydaje mi się, taką sytuację od 25 lat, że ta wolność, którą wydawało nam się, zobaczyliśmy dokładnie 4 czerwca 1989 roku, kiedy to, prawda, powstała nowa gazeta wyborcza się nazywała i kiedy sądziliśmy, że to będzie gazeta wolności, solidarności i wszystkich środowisk antykomunistycznych, przynajmniej wielu tak sądziło, że będzie na nie otwarta, kiedy sądziliśmy, że wygraliśmy te wybory i że już niedaleko do wolnej Polski. Bardzo szybko przyszedł kubeł zimnej wody, o którym tutaj Państwo mówiliście, czyli to oświadczenie Bronisława Geremka z Pacta Sunt Servanda. Nie będzie tak, jak wyście zagłosowali, będzie tak, jak myśmy ustalili przed tym głosowaniem. I to był, ja sobie pozwoliłem napisać, to był taki moment jak przestawienie zwrotnicy. To znaczy, tak naprawdę wielu z nas nie zdawało sobie sprawy z wagi tej chwili. Niektórzy sobie zdawali, ale ten rozpędzający się polski pociąg pojechał już w inną stronę, niż chcielibyśmy, żeby pojechał. I potem następowały kolejne elementy tego samego procesu. Jednym z nich było właśnie ukształtowanie rynku mediów, który, a ja często robię taki eksperyment, pytam młodych ludzi, miałem okazję prowadzić jakieś tam wykłady z młodymi ludźmi, pytałem ich, jak oni sądzą, jak się narodził polski rynek telewizyjny. Skąd się wziął TVN, skąd się wziął Polsat i w ogóle dlaczego są te telewizje, a nie ma innych? No to oni mówią, no dlatego, że wygrali na rynku, no, że po prostu byli lepsi od innych, dali lepszy program i to nie była głupia młodzież, to była taka, powiedziałbym, młodzież interesująca się rynkiem mediów, otwarta i ciekawa i chcąca pracować na rynku mediów. Nie wiedzieli o tym, że ten rynek został ukształtowany przez polityków, czy też przez wysłanników polityków, że to, co kiedyś nazywano dobrym rzadkim, czyli koncesje, zostało przyznane tym kilku telewizjom, a innym zostało odmówione, a te, które dostały i powinny były stanowić o pewnym pluralizmie, znaczy rzeczywiście współtworzyć go, czyli na przykład telewizja Niepokalanów, zostały albo zdławione i przejęte, albo zostały przejęte w sposób, powiedziałbym, może mniej wrogi, tak jak telewizja wówczas nazywająca się Telewizja Nasza, czy telewizja RTL7, która została jedna wchłonięta przez Polsat, inna wchłonięta przez TVN. I ta koncentracja telewizji istniejących na rynku, mieliśmy tego najbardziej dobitny przykład przy rozdziale koncesji, niedawno koncesji na telewizję cyfrową, gdzie przy ogromnym, ogromnym zamieszaniu, wysiłku milionów ludzi udało się w końcu wyszarpnąć w skandaliczny sposób opóźnianą koncesję dla telewizji Trwam. Natomiast wszystkie tamte dwa koncerny otrzymały całą długą listę kolejnych telewizji, czy też spółki od nich zależne. I młodzi ludzie o tym nie wiedzą. Znaczy, młodzi ludzie sądzą, że TVN było od zawsze, Polsat było od zawsze, a dlatego były, bo są po prostu lepsze. Natomiast ten proces blokowania wolnego słowa rozpoczął się i był bardzo konsekwentnie realizowany od samego początku lat 90. Ja, tak się składa, uczestniczyłem w kilku różnych telewizjach. Byłem kiedyś w telewizji publicznej przez 2 lata, w latach 94-96. Potem współtworzyłem telewizję RTL7, która należała do Amerykanów i Luksemburczyków i chciała wejść na polski rynek i weszła. A potem byłem w telewizji tworzonej na bazie telewizji Franciszkanów, telewizji Niepokalanów, która przyjęła nazwę telewizji Puls. I na przestrzeni tych kilku projektów telewizyjnych miałem okazję przyglądać się z jak ogromną determinacją, no, mogę powiedzieć, środowiska te, które właśnie przestawiły tę wajchę zwrotnicową zaraz po wyborach 4 czerwca, z jak ogromną determinacją pilnowały, żeby nie powstały żadne inne telewizje niż TVN i Polsat, które mogłyby stanowić o realnym pluralizmie opinii i informacji. Z telewizji publicznej zostaliśmy po 2 latach usunięci, natomiast telewizja RTL7, która w swoim czasie miała większą oglądalność tam, gdzie docierała, niż TVN, została również w sposób półjawny wypchnięta z Polski. Ostatecznie odkupił ją TVN, ale my byliśmy jako
ludzie wewnątrz tej telewizji, świadkami bardzo wielu arcyciekawych sytuacji. Znana jest historia, którą opisał szef tej telewizji Jan Hildebrandt o tym, że Adam Michnik osobiście udał się do Luksemburga, żeby poinformować, że tutaj czarna sotnia przejęła ich telewizję i że natychmiast należy to wyczyścić. To zresztą jest podobne działanie do tego, które się wydarzyło w przypadku tygodnika Time, który kiedyś Jan Polkowski próbował wydawać i nawet kilka numerów wydał, ale również delegacja sił postępu udała się do Kanady, do właścicieli marki i poinformowała, że nie może tak być, żeby ci ludzie wydawali Time. Koncesja została wycofana. Krótko mówiąc, również takie, opisane zresztą przez Bronisława Wilsztajna w jednej ze swoich powieści, takie mechanizmy działały, ale działały też mechanizmy bardzo otwarte, to znaczy na przykład cały proces koncesyjny. Czyli to wszystko, że cała ta procedura, w której RTL 7 odmówiono, ale też zniszczono faktycznie telewizję Niepokalaną. To, że w tej chwili telewizja istnieje, w tej chwili telewizji pokazującej programy Goło i Wesoło, jest oczywiście jakąś upiorną ironią. Natomiast to mogła być w pewnym momencie duża telewizja, ale właśnie odmawianie koncesji, czy też potem cała procedura niszczenia zainwestowanych przez spółki Skarbu Państwa, świadomego niszczenia tych środków, powodowała, że ta telewizja nie mogła się rozwinąć. Zresztą jednym z tych, który, że tak powiem, odkręcił koło w pędzącym po autostradzie samochodzie był Antoni Krause, który zresztą był bardzo skuteczny w znajdowaniu innych sędziów, bo myśmy w reakcji na jego, powiedziałbym, niewpłacenie środków, na które się umówił, myśmy jako zarząd telewizji familijnej wówczas, myśmy zablokowali budowę miasta Wilanów. Przepraszam, Antoni, strasznie cię przepraszam. Tak często wymieniam to nazwisko. Chodzi oczywiście o Ryszarda Krause. Bardzo przepraszam Antoniego Krause. I Antoni Krause mi to mam nadzieję wybaczy. I Ryszard Krause wówczas zdołał zmienić sędziego, który rozstrzygał tę sprawę i krótko mówiąc sprawy poszły dalej do przodu już tak jak Ryszard Krause i jego mocodawcy, wówczas minister Kaczmarek, premier Miller sobie to zaplanowali. Opowiadam to wszystko dlatego, że wiele różnych sposobów używano do tego, by media, które nie są zgodne z przekazem tego zwrotnicowego, żeby one nie powstały, a jeżeli powstają, to żeby wegetowały. Wszystko to, co było mówione w sprawie rynku reklamy, to można pisać o tym całe tomy, jak to w Polsce sprawnie w Polsce działa, to znaczy jak bardzo niedemokratyczny jest to kraj i jak bardzo niewolny jest to rynek. To znaczy ile mechanizmów jest zaangażowanych na różnych poziomach i dziennikarze ze swoją autocenzurą, ze swoim przerażeniem, że stracą pracę. Absolutnie zgadzam się z tym, że w Polsce powiatowej jest to jeszcze bardziej bolesne. To jest tylko jeden z elementów układanki. A to, że tak się dzieje, jest oczywiście naszą wielką przegraną, ale ja nie chciałbym, żeby było tak, że mówimy, że wyłącznie jesteśmy tu bez winy. Otóż sądzę, że jesteśmy w jakiejś mierze winni. Przez my tutaj także, ale również środowiska niepodległościowe, prawicowe, konserwatywne, które od początku nie doceniały, zwłaszcza politycy, nie doceniały siły mediów. Znaczy, ja pochlebiam sobie, byłem w tej grupie, która rozumiała potrzebę tego, ale jednak... Ja chciałam powiedzieć, że nie jest to do końca prawda, ponieważ politycy, którzy ostrzegali przed Magdalenką, przed okrągłym stołem, wszyscy ci zostali absolutnie wykasowani. I kto nie siedział przy okrągłym stole, ten w polityce praktycznie nie miał prawa istnieć w ogóle. I to zostało zamknięte. Natomiast myśmy ostrzegali również przed Michnikiem, ostrzegaliśmy przed Gazetą Wyborczą, ostrzegaliśmy przed Wałęsą. I przed Wałęsą ostrzegała Anna Walentynowicz, Gwiazda. I podziemie antykomunistyczne zdecydowanie było przeciwne. To
pewna grupa polityków, która naszym zdaniem próbowała przy okrągłym stole zagrać. I słuchajcie, wierzcie mi państwo, że gdyby ta grupa po 4 czerwca stwierdziła, okej, suweren powiedział nie i my idziemy za suwerenem, za narodem, wybory są w pełni demokratyczne. Słuchajcie, ja bym całowała tych, którzy w Magdalence pili wódkę, bo stwierdziłabym, dobrze, okej, wam się udało, wasza droga była lepsza, bo wyście doprowadzili do niepodległości. Ale właśnie to, co oni zrobili, to był początek końca. To był początek tego, że o gwieździe do czasu, kiedy Lech Kaczyński odznaczył Orłem Białym, młodzi ludzie w szkołach się nawet nie uczyli. A starzy ludzie zapomnieli, że taki był. Pozwoliłem tak sobie było, odebrać głos i chciałbym i tak do niego wrócić było niedługo. Z innymi również. Także tu nie do końca. Proszę nie wsadzać wszystkich do jednego worka. Była Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, była Solidarność Walcząca, była Polska Partia Niepodległościowa. I jeśli była też baza, tutaj mamy kolegów, którzy tworzyli bazę. Dobrze, mogę? I ta grupa została całkowicie wykasowana. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję, zwłaszcza, że w znacznej mierze się zgadzamy, ale ja pozwolę sobie uprzeć się przy swoim zdaniu, że znaczna część środowisk niepodległościowych, środowisk konserwatywnych czy prawicowych nie doceniała tego faktu, a również jesteśmy zmuszeni niestety wobec 25-lecia zaniechań i przegranych rozliczać się ze skuteczności. Było tak kilka razy, że politycy prawicowi byli przewodniczącymi Krajowej Rady. Było tak kilka razy, że powstawały projekty, które gdyby uzyskały takie wsparcie, choćby w części, jakie środowiska liberalne dawały wsparcie po im projektom, to by istniały. Tak się nie stało i ja nie obwiniam tu ani bazy, ani tych wszystkich wspaniałych osób, które pani wymieniła. Natomiast mówię o tym, że znaczy nie chcę, ja tu przywołałem 2 dni temu w tej samej sali Asnyka. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Rzeczą mężów jest w milczeniu się zbroić. Mówię to po to, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski. To znaczy, rzeczywiście było tak, a byłem tego świadkiem, że politycy prawicowi przez lata zainteresowani byli tym, jak wypadają o 19.30. Czy byli tam, czy ich widziano i czy mówili 7 słów, czy 12 słów. Natomiast byli mniej zainteresowani tym, czy powiodą się rzeczywiście duże projekty, które mają szansę zmienić ten rynek medialny. Mamy tego konsekwencje bardzo bolesne po latach i to wszystko, co pani Teresa na początku przytoczyła, te wszystkie inicjatywy, które w ostatnich kilku latach się pojawiły, są wspaniałą informacją i być może zmieniają to nastawienie Polaków. To znaczy wreszcie bardzo wielu z nas zrozumiało, że nie możemy już czekać czy liczyć na wsparcia, którego nie dostaliśmy, tylko zakładamy swoje inicjatywy sami. I to jest wątek absolutnie oczywisty, zwłaszcza, że wszystko to, o czym pani z kolei mówiła na początku, znaczy ta, jak pani powiedziała, wojna hybrydowa, to jest w moim przekonaniu kluczowe zagrożenie dla mediów dzisiaj. To znaczy to, że nie jest tak jak w komunie, czyli że było, że tak powiem, system opresji, który kłamał i była znaczna część społeczeństwa aktywnego, która wiedziała, że ten system kłamie. Jesteśmy w sytuacji o wiele trudniejszej, to znaczy w sytuacji, której udało się bardzo wielką część Polaków zniechęcić do jakiegokolwiek uczestniczenia w życiu publicznym. To znaczy przekonało no, na różne sposoby, przez kłamstwo, ale także przez ośmieszanie, kompromitowanie stylu debaty publicznej. Udało się przekonać, że nie ma sensu uczestniczyć w polityce, że polityka to jest coś, że to nie jest tak, jak mówi definicja grecka, roztropna troska o dobro wspólne, tylko że jest to coś okropnego, obrzydliwego, wstydliwego, że trzeba się trzymać od tego z daleka, że od wspólnoty trzeba się trzymać z daleka i zająć się grillowaniem, oglądaniem talk showów czy meczy. I to jest
Niebezpieczeństwo bardzo poważne, dlatego że ludzie młodzi, jest ich oczywiście bardzo wielu, którzy są, mają poglądy konserwatywne i myślą o wspólnocie, ale jest też bardzo wielu wartościowych młodych ludzi, którzy jedyne swoje samorealizację życiową widzą tylko albo w emigracji, albo w bardzo, bardzo rozbudowanym indywidualizmie. Czyli nie udało się nam przetłumaczyć, w znacznej mierze nie udało się nam przetłumaczyć młodym tego prostego komunikatu, że patriotyzm to także tożsamość interesu indywidualnego, interesu swojej ojczyzny. Dlatego to zaniechanie sprzed lat, czy to zaniechanie, które trwało kilkanaście lat i ten cały tsunami z jednej strony lewackich eksperymentów, ale z drugiej strony właśnie tego leseferyzmu, czy tego odsuwania od spraw publicznych, łączą się w sytuację zagrożenia, która musi nas zmobilizować. Ja mam takie poczucie, że jeżeli nie uda się tego zrobić teraz, myślę, przez teraz mówię o najbliższym półtora roku, to znaczy przez najbliższe trzy sesje wyborów, to rzeczywiście ten układ zostanie po roku 2015 domknięty. To znaczy rzeczywiście na emigrację wyjedzie kolejnych kilka milionów ludzi, ponieważ zrozumieją, że tutaj może żyć jedynie prosty ludek, któremu nie wolno myśleć o sobie jako o narodzie, któremu nie wolno budować własnego państwa. I zgadzam się to absolutnie z Ewą Stankiewicz, że to jest dla naszej wolności kluczowe, jest zbudowanie wolności w mediach. Nie bez przyczyny Amerykanie uważają to, prawda, pierwszą poprawkę do konstytucji dotyczącą wolności mediów uważają za absolutnie źrenicę wolności. I ten sposób mobilizowania aktywności widzę w szukaniu sojuszy wokół konkretnych spraw. I to, wydaje mi się, jest takim programem pozytywnym. Znaczy jest tak wiele głupstw, kłamstw, złodziejstwa, niekompetencji wokół nas, w naszej rzeczywistości, że jest możliwe budowanie sojuszy, czy też budowanie zwycięstwa w konkretnych sprawach dotyczących ekonomii, dotyczących życia społecznego i w ten sposób poszerzanie zarówno tych, którzy chcą Rzeczpospolitej w działaniu, jak i tych, którzy zostaną wyrwani z tego marazmu dopiero na skutek tej jednej konkretnej sprawy. I rzeczywiście media, które powstają i które w najbliższym czasie powstaną, mam nadzieję, właśnie przez zdobywanie nowych, nie przez utwardzanie przekonanych, bo to jest wspaniałe, ale nie da nam zwycięstwa, tylko przez zdobywanie nowych widzów, nowych czytelników, nowych słuchaczy, mogą te media prowadzić do odzyskania Rzeczpospolitej. Dziękuję.